Pokażemy, jak podłączyć przewody zasilające sterownika do płytki Arduino i przewody sterujące sterownika. Wkładamy czerwony przewód do wejścia zasilania, a czarny do masy. Czerwony do VIN, czyli do plusa, a czarny do GND, czyli masy. Czerwony do plusa, czarny do masy. To ważne, żeby ich nie pomylić. Pora na przewody sterujące do sterownika. Dzięki nim płytka Arduino powie sterownikowi, kiedy silnik ma się włączyć, jak szybko ma się obracać wirnik i w którą stronę. To są przewody żeńsko-żeńskie, a potrzebne będą męskie, bo tak przygotowaliśmy Arduino. Weźmy trochę przewodu i wciśnijmy go w końcówki. Potem przytniemy przewód do odpowiedniej długości. Robimy tak ze wszystkimi czterema końcówkami. Przewody mają być proste. Wymaga to trochę pracy. Zostawcie po pół centymetra odsłoniętego przewodu. Im mniej odsłoniętego przewodu, tym lepiej. Może być nawet mniej niż pół centymetra. Ostatni przewód. Wciskajcie mocno szczypcami. Przewód się wygiął. Spróbuję go wyprostować i włożyć na miejsce. Bywa to trudne. W porządku. Przewody gotowe. Wepnijmy je w odpowiednie wejścia na płytce Arduino. Pierwszy wpinamy w wejście jedenaste, drugi w dziesiąte, kolejny w dziewiąte i ostatni w szóste. Te przewody biegną od lewej do prawej strony, tak samo jak na sterowniku pod spodem.